Dzień dobry, Kinga Kulik. W poprzednim filmiku opowiadałam Wam o tym, co można znaleźć w SAOS i po co powstał. W tym filmiku chciałabym już konkretnie opowiedzieć o tym, jak poruszać się, jak korzystać z kryteriów wyszukiwania, żeby te nasze wyniki były jak najbardziej precyzyjne albo odpowiadały tym, co chcieliśmy czy chciałyśmy znaleźć. Wchodzimy na wyszukiwarkę. Próbując jakoś uporządkować sobie, czego możemy tak naprawdę szukać, to znalazłam co najmniej trzy sposoby wyszukiwania, trzy takie motywacje, które mogą nami kierować. Jedna z nich to sytuacja, w jakiej dysponujemy już konkretnym orzeczeniem i chcemy konkretną sprawę odnaleźć, i to jest stosunkowo proste, bo możemy wtedy już wiele z tych kryteriów wpisać i maksymalnie zawężać, bo wiemy prawdopodobnie, który z sądów się tym zajmował, zaznaczyć organ orzekający. Możemy wpisać również konkretną datę czy konkretny przedział czasowy tego orzeczenia. Na razie wyczyścimy te kryteria. Możemy sobie ustawić w dodatkowych kryteriach albo nawet tylko sygnaturę sprawy i wtedy tą sprawę odnajdziemy, klikając następnie szukaj orzeczeń. Druga sytuacja to jest sytuacja, w której ciekawi nas jakiś obszar. Chcemy na przykład się dowiedzieć, jak sąd rozstrzygał, albo czy w ogóle zajmował się kradzieżami rowerów. Spróbujmy sobie wpisać teraz, wsuniemy caps lock, kradzież rower. Nie wiemy nic więcej, nie znamy organu orzekającego, nie znamy daty, nie mam żadnych dodatkowych kryteriów, po prostu szukamy takiej frazy. I w tym momencie system wyszukał nam orzeczenia wszystkich sądów w bazie, które przywołały albo słowo rower, albo słowo kradzież. System też rozumie zasady języka polskiego, dlatego on będzie również wyszukiwał odmiany, co można zobaczyć na tych pomarańczowych polach. I widzimy, że te słowa występują osobno, nie są połączone, tak jak wpisaliśmy kradzież roweru. Jeżeli chcemy, żeby tak się stało, musielibyśmy na przykład wstawić tutaj cudzysłów. Więcej o takich sposobach zawężania w szukanej frazie opowiem w kolejnym filmie, ale sprawdźmy teraz, jak to działa. I rzeczywiście na pomarańczowych polach pojawiają się już tylko i wyłącznie te słowa, co prawda z odmianą, ale łącznie. Występują łącznie. Trzecia sytuacja, i to jest taka sytuacja, którą miałam ja, kiedy pierwszy raz korzystałam z systemu analizy orzeczeń sądowych. Chciałam się dowiedzieć, jak pewien wyjątek w przepisach jest rozumiany, jak jest stosowany przez sądy. To dotyczyło akurat kwestii praw lokatorskich. Zasadą jest to, że osoba, która samowolnie, czyli bez żadnej umowy, zajmuje na przykład mieszkanie komunalne, wprowadza się do niego, to jej później nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Sąd nie może jej go przyznać w wyroku, którym również zasądza eksmisję, ale jest pewien wyjątek. Byłam ciekawa, jak ten wyjątek jest przez sądy stosowany. Znałam numer artykułu, znałam ustawę, w której on jest, w której występuje, i byłam ciekawa, jak w tej sprawie orzeka Sąd Najwyższy. Dlaczego wybrałam akurat Sąd Najwyższy? O tym też powiem w kolejnej części. Tymczasem zaznaczmy na razie Sąd Najwyższy. Skorzystałam też z dodatkowych kryteriów, znając ustaw przepis, znając datę, kiedy ustawa została uchwalona i w tym samym roku opublikowana. Kiedy wpisałam tylko datę, to system mi już podpowiedział, jakie inne ustawy w tym roku były opublikowane w Dzienniku Ustaw, i to jest poza ustawą o ochronie praw lokatorów, na przykład prawo farmaceutyczne, ale mnie interesuje ta pierwsza, więc ją wybieram. I tutaj system już sam wpisuje numer i pozycję aktu. Pomijam typ składu sędziowskiego, natomiast w szukanej frazie tutaj nam się zwija. Przy każdym podsumowaniu kryteriów będzie nam się zwijała ta lista. W szukanej frazie wpisałam sobie ten artykuł, który mnie interesował. Piszę go na razie bez cudzysłowia i szukaj orzeczeń. Teraz system wyszukał mi wszystkie rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, wyrok. Tutaj też widzimy formę orzeczenia. Czasami pojawia się uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego. Ale wyszukał mi oddzielnie artykuł, wyszukał mi oddzielnie 24 na przykład w dacie. Wyszukuję ją też łącznie, ale tych wyników wyszukiwania jest za dużo. Dlatego zawężam sobie przez cudzysłów
ten artykuł 24, żeby szukał mi łącznie takiej frazy artykuł 24 w ustawie o ochronie praw lokatorów i szukamy. I teraz rzeczywiście on pokazuje mi tylko wyłącznie artykuł 24. Tutaj widzę już, że on występuje w ustawie o ochronie praw lokatorów. Prawdopodobnie to orzeczenie będzie mnie interesowało. Czasami na to orzeczenie trzeba wejść, przeczytać je, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to jest ten obszar, który mnie interesuje. No i zróbmy to. Tutaj po prawej stronie mamy pełny tekst orzeczenia, który możemy przeczytać i zobaczyć, jakie zostało postawione pytanie, czy co sąd rozstrzygał, w jakim zakresie, jaka była odpowiedź. Ale bardziej interesująca jest dla nas lewa strona tego okna. Tutaj nam się pojawia pod sygnaturą szereg różnych informacji. Data orzeczenia, organ orzekający, izby, jednostka obsługująca sprawy, forma orzeczenia itd. Jeżeli najadę na którykolwiek z tych linków, pojawia mi się zielone okno podpowiadające, co po kliknięciu system mi wyszuka. Jeżeli kliknę na datę, to on mi pokaże wszystkie orzeczenia, które były z taką datą ogłoszone. Jeżeli kliknę na Sąd Najwyższy, pokaże mi wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego. Zjeżdżamy trochę niżej i mamy powołane przepisy. Tutaj pojawią nam się nazwy wszystkich aktów prawnych, które zostały w tym orzeczeniu po prawej stronie w jakiś sposób przywołane. Tutaj również w nawiasie pojawia się ten artykuł, którego ja szukałam. Więc jeżeli okno mi podpowiada, że jeżeli kliknę na ten link, to pokaże mi orzeczenia dokładnie z tym przywołanym przepisem. Sprawdźmy, jak to będzie działało. Rzeczywiście tak jest. Wracamy teraz do poprzedniego okna. Tutaj obok mamy taką czerwoną ikonkę. Zaznaczyłam ją teraz niebieskim kwadratem. Jeżeli na nią kliknę, to zostanę przeniesiona do dziennika ustaw, w którym ustawa o ochronie praw lokatorów została ogłoszona. Wróćmy raz jeszcze do tych wyników wyszukiwania. Wróćmy do wyników wyszukiwania, którym szukałam artykułu 24, ale bez cudzysłowia. Tutaj to, na co chciałam zwrócić uwagę, pod sygnaturami w wynikach wyszukiwania pojawiają nam się pewne podlinkowane opisy, przy którym pojawia się pole dodaj kryterium wyszukiwania. Wiedząc, czego szukam, wiedząc, że ten artykuł pojawiać się będzie najczęściej w kontekście eksmisji, będę chciała znaleźć takie orzeczenie, przy którym znajdzie się słowo kluczowe eksmisja. Nie wyszukał mi na pierwszej stronie, żeby nie przedłużać zbędnie, nie szukać na kolejnych stronach. Dopiszmy od razu cudzysłów i szukamy tych orzeczeń. I tutaj od razu pojawia nam się eksmisja. Słowo kluczowe, jeżeli teraz na nie kliknę, to on mi wyszuka wszystkie orzeczenia, które pojawiły się w kontekście eksmisji, bo słowa kluczowe dokładnie nadają kontekst. Jak one działają? One się pojawią tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wybierzemy albo opcję dowolny, albo sąd powszechny w organie orzekającym. Tylko one są, tylko tutaj są przypisywane słowa kluczowe. Jeżeli zaznaczymy sąd powszechny, to w dodatkowych kryteriach pojawią nam się słowa kluczowe również tutaj, ponieważ wcześniej wybrałam eksmisję, to ona od razu wskoczyła nam w to pole. Mogę dopisać kolejne słowa kluczowe, albo wybierając je tutaj, albo je dopisując. Gdybym chciała dopisać jakieś słowo, to już nie mogę tego zrobić na takiej zasadzie jak w szukanej frazie, wpisać dowolne, które przychodzi mi na myśl, skojarzenie, ale tutaj już muszę trafić w punkt, czyli w takie słowo, które sąd, wprowadzając orzeczenie do swojej bazy, określił jako właściwe dla tego orzeczenia, które je w jakiś sposób opisuje. Ale mogę spróbować wpisać pierwszą literę tego słowa i system mi podpowie, jakie w danej chwili znajdują się w nim słowa kluczowe i mogę sprawdzić, czy na tej liście jest to, które mnie interesuje. Nie ma, więc nie będę w tym momencie z tego korzystać. To, wydaje mi się, są takie podstawowe rzeczy, które mogą być przydatne przy wyszukiwaniu. Są przy tym pewne pułapki, są też dodatkowe wskazówki, ale o nich opowiem w następnej części filmu.